Cześć wszystkim, z tej strony Redox, witam was. Nie wiem, czy to będzie seria, czy po prostu tak chcę spróbować, jak to wyjdzie, w ogóle czy YouTube nie zablokuje mi praw autorskich, zaraz niepierdzielnie za dźwięk, chyba zaraz ciszę tą muzykę. O, może da będzie lepiej. Tak zwany Gold Rush, czyli gorączka złota. Ci, którzy oglądali Discovery, o, nawet macie tu wszystkich bohaterów właśnie z serii na Discovery Channel, więc jeżeli ktoś nie oglądał, zapraszam, to serial leci zawsze, program leci co czwartek o godzinie 21 na Discovery Channel. Ale dobra, nie ma co, zobaczymy jak to się gra, jeszcze nie grałem. Nie grałem, więc zobaczmy jak to będzie. Gra ma takie, powiedzmy, na Steamie ma mieszane uczucia, więc zaraz wszystko się okaże. Co jest przyczyną? Wiadomo, gra jak zwykle wyszła i no co, przychodzą patche. Tak by nam jest tego. A ja ją kupiłem dlatego, bo ten jeszcze jest ten ciągle wyprzedaże są jeszcze na Steamie, więc skorzystałem po prostu z okazji, bo może bym nie kupił, gdyby nie obniżka ceny. To jest Alaska. Dobra, są dwie drogi do zdobywania informacji o naszym wewnętrznym systemie. Co? Są dwie drogi do zdobywania informacji o naszych wewnętrznych systemach. Pierwszy jest dziennik, który włączysz wciskając klawisz Tab. Drugi jest DigTube, nasza baza filmów na temat gry. Każda mechanika gry jest tak tłumaczona. Jeśli znajdziesz cokolwiek, co nie zostało tłumaczone, proszę wyślij nam wiadomość na którąkolwiek z następnych metody. Dobra. Dobra. Alaska. Czym na Alasce? Stacja benzynowa. Old Glen Bank. To może nazwa więc nie musi być tłumaczone. Kowal, Park Maszyn. No, oczywiście, no, przetłumaczone na polskie. Dziennik. Easy Tool. Dobra. O, mamy wódzkę. Jak wpadłem. Jestem ciekaw. Jak ma FPS-y? Trzymają się. No, ja jestem pod wielkim wrażeniem. Grał sobie na Ultra, oczywiście. Dobra, wchodzimy. Sterowanie. Wyjdź, silnik. Aby ruszyć maszynę, zwolnij hamulec ręczny. Aha. Ręczny to będzie podoba. Jak coś, jaki ten? Kamera, coś? Widok, kamera. O nie. O nie, sterowanie samochodem. Bujanie jak w Car Mechaniku jest. O Jezu. Dobra, jest to. Przeżyjemy to. Przeżyję to z bólem, ale czekaj. Szczerze nie będziemy jechać. Czekaj, mapka. Mapka jest potem. A gdzie my jesteśmy na mapie pokazany? A, tu jesteśmy. Czyli mamy co? Przyczepa kempingowa, namiot. Przyczepa kemping, namiot. Ktoś pisze, że czekaj, następna maszyna. Maszyna ze mną, czyli nie mamy maszyn żadnych, dobra. Mamy kasy ile? Nawet choć... Niestety nadal nie będziemy jechać. Dobra, nie wiem, czy mapkę rzesz. Jesteśmy tu. Może mam do banku, muszę po kasę pójść, dobra. Chcę to zaznaczyć? Nie. Nie da się zaznaczyć, to jestem... Dobra, czekaj, gdzie ten bank jest? Szkoda, że nie ma minimapki, bym się nie obraził. Czekaj, tu jest ten bank? Bank, dobra, wysiadamy. Niech se chodzi. Nie, wracaj. Teraz nie chcę chodzić. Dobra, wracam jeszcze raz. Tu jest sprint, dobra.
Działka starego Arnolda. Co, prowizja za wynajem, dwa... Gdzie jest mysza teraz? Teraz myszy nie ma, o jest. Mysza gdzie... O, dobra. Ten za stopę kwadratową, dwa, prowizja za wynajem, 20% bierze powierzchnia, mamy 10 tysięcy. Prowizja 3. 35% pierdziela. Może zaczniemy od malutkiej działeczki. No dobra. Cena to jest najmu czy kupno? No, szczerze to bym się zdziwił, gdyby ten... gdzie jest kasa, którą chcę pożyczyć? Bieżący kredyt? Tysiaka? Saldo kredytowe. To dużo mogę. Trzeba wynająć działkę wtedy. Wynajęta, dobra. Dobra, ale co mi to daje, jeżeli nie mamy hajsu? Mamy tylko 224... To jest tysiące? Nie. 224 dolary. Może jakieś maszyny są? Dobra, idziemy zobaczyć. Co żeśmy wynajęli? Kurde, co już mi wynajęli? Nawet nie wiem, jak to się nazywało. Działka starego Erla, czyli Old Arnold Parcel. Aha, dobra. Teraz. Old Arnold Parcel, gdzie to jest? A, tu. Tu. Dobra, ale jakoś da się mapę ustawić? A, dobra, da się przybliżyć. To nie jest źle. Czyli musimy pyrkać sobie... Jak tu musimy tu jechać? Musimy się cofnąć, na takim skrzyżowaniu skręcić tu i tu, jakoś tam se damy radę, dobra. Dobra, idziemy. Czyli musimy się cofnąć. Tak, ręczny, wsteczny. Yes. O jest. Sterowanie jest jednak tragiczne. Zobaczymy, jak maszyny będą chodzić. Jeżeli coś będziemy mogli w ogóle mieli tam. Miało być... Czekaj. To jest to skrzyżowanie? Jo. To jest to skrzyżowanie. Czekaj. Skrzyżowanie. Czy tu kurwa drogi nie ma? Poprawka, tam jest droga. Ja? Dobra. Tak, dobra. Ale to ma ten wskaźnik, nie pokazuje, nawet nie pokazuje konkretnie... W którym kierunku samochód jest ułożony. Powoli... o Jezu. O kurde. Oj. Powoli zaczynam się domyślać, czemu ta gra taka słaba ocena z tym nie ma. Jedziemy dobrze? Teoretycznie chyba pojechałem na przełaj, pojechałem, z tego co widzę, ale... Wow. O nie, to jest... Jednak coś w sobie to ma. Te opinie jednak nie biorą się znikąd. Kamera nic nie zasłania, szczerze mówiąc. No to dobrze. Może zostać tak, jak jest. Dobra, myślę, że tędy przejedziemy. Dobrze? Tak, tutaj taka droga prowadzi i dojdziemy do naszej parceli. Ten,
powoli, powoli. Wyjdziemy tu i będziemy unosić. Jesteśmy na miejscu. Tak, jesteśmy na miejscu. Stój. Dobra. Silnik. Szkoda paliwa zużywać. Nie wiem, czy tu się kończy. Szczerze, powinno się kończyć. No i dobra. I co my tu mamy? Pusta, powiedzmy, pusta dziura w ziemi. Da się wejść? O? Jesteś pewien, świt godzin... Nie. Aha, czyli nie ma. Dobra, co, coś na miocie coś jest ciekawego? O, otworzył się nawet, jestem pod wrażeniem. Co to jest? Użyj. Aha. Wkrótce. Prawie jeszcze nie, tu połowy w tej grze nic nie ma. No, potrzebuję kasy. A co to kurwa za kredyty? To jest bez sensu, co tutaj się dzieje. 2000. Z 2000? No to nie jest 20 tysięcy nic. Weźmiemy sobie. O. Kredyt wzięty. O kurwa, 2204. Transport zablokowany, to zablokowane. Dobra. Wyłączę to, jeszcze mam ciekawego. Muszę zacząć chodzić myszką i padem jednocześnie. Dobra, mam miskę do pukania, ale to nic mi nie daje. Idziemy dalej, co tu ciekawego mamy? Stary garnek. Bardziej wygląda jak laboratorium Amfy albo coś. No dobra, co tu jeszcze mam ciekawego? W starocie, jakieś koryta czy coś, wanny, nie wanny. Nadkłócanie, tylko nie wiem, w czym to może pomóc. O, siekiera. Siekiera. Dobra, nie. Chodzić trzeba myszką, bo to jednak padem to jest porażka. Joj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 
innego. No nie, to że trzeba pojechać, żebym pojechał. Za bardzo, żebym się rozpędził, żeby tu przyjechać. Park maszyn trzeba kupić. No, nie ma się nic z tą możliwości, dobra. Przyczepak na magnety. No dobra, czyli musimy zaś się wrócić. O Jezus, dobra, to czyli jedziemy sobie. Dobra. Nie wiem, czy wam się to spodoba, ale no, bo to jest pierwszy odcineczek, więc chaosu trochę musi być. Szczerze, samochód tak idealny, bo ja tak sam też poniszczony cały. Dobra. To auta kurwa są tak poniszczone jak ten. Miałem tu Car Mechanica zaraz jeszcze grać. A czekaj, muszę sprawdzić.
No dobra. Auto nawet... gdzie ty kurde jedziesz? Auto nawet w środku nie są wykończone nawet. Modele nie są. Licznik działa, dziwo. Trzeba bardziej powoli jechać, bo to jest... Oj, ładowanie. Powiem, z optymalizacją akurat może złego nic nie mogę powiedzieć, tylko że w sposobie sterowania samochodem na czymś się zaczepił. Kurde, kar mechanika mam teraz. Na czym tu się zawisłem? O, tam może przyda się kucanie. O, to. Już tu nic nie ma. O, stachłem się. Użyj sterowanie. Da się jakoś teraz ten? Zrestartować samochód? Ojojoj. Aha, no tak, brawo. A nie, na szczęście mnie teleportował razem, myślałem, że... Myślałem, że mnie teleportowało bez. Ja zostałem na polu. Powiem tak. O nie. Ale nie oddam tej gry, bo mnie dosyć mi się podoba, tylko że ta sama mechanika. No nie wiem. Do 2 godzin można oddać na Steamie. Zobaczymy. Czy maksymalnie 2 godziny można mieć przegrane? Do 2 niecałych godzin. 48 godzin, a 2 godziny gry można mieć maksymalnie. Ale lepiej nie przekraczać tego czasu. Mamy 18 minut dopiero. To... Dobra, powoli. Powolutko. Kurwa, znowu to ładowanie. Dobra. O nie. Znowu. Pójdę na lacza, pójdę. Będę bez samochodu szedł. Jednak jest. Udręka. Powolutku, nie ma co szaleć. Powolutku. Gdzie ta wypożyczalnia maszyn jest? O, chyba tutaj. O kurde, załadowanie. Tak, tutaj, dobra. Kurde, tak, dosyć takie na wypasie samochody są. A idź w pistu. Dobry. Sklep z ciężkim sprzętem. Tu nic nie ma. Czekaj. A tu? Też nic nie ma. Gdzie to się kupuje? Może tu, w tym. No pogięło ich, jak mam z tymi 2000 zacząć kopać, jeżeli tam nie mam sprzętu w ogóle, nic. Się boję patrzeć, ta koparka kosztuje. 74 000. Przyda mi się stary przysiewacz. O. Dobym nowe. Mała kopareczka. Zobaczymy, mam... Czekaj, przechodzę na klawiaturę, bo to jest jednak tragedia. Rynna.
Kamienie, gładzy. Kamienie, kamienie. To gdzie hałasało mi tu? Kontener przenośnika taśmowego. Kurde, powiem szczerze, że... Czekaj, jakiś niby samouczek coś jest, czyli dziennik. Go to bank. Aha. Warehouse. Bój. Hok pam pam pam. Dobra, bardzo. Hok pan. Dwa hok pam pam macy i bucy. Dobra. Jakiś hok pan pam. Hok pam pam. Czyli jak to jest. I tam bądź tu mądry, bo to wszystko po polsku jest, a tam jakieś mi hok pam pampy są. Ciekawe jest, za co mam tu kupić? To źle coś z bankiem zrobiłem, czy co? Duży zbiornik paliwa. Duży generator. Też jest? Nie. To jest tylko akcesorium. Ale co tu mamy teraz zrobić? To ja szczerze nie będę ukrywał, że jestem trochę... Jestem trochę... kropce. Warehouse, warehouse. Kurde, to warehouse jest, czekaj. Czekajcie. Ja może w magazynie coś mam? Dobra, chwila, może być. Czekajcie. Idziemy. Mówię, to jest taka... dzisiaj tylko taka akcja się może nie dzieje zbyt konkretna. A nawet bardzo niekonkretnie się tutaj nic nie dzieje ciekawego. O. O. Podczas jazdy w asfalcie musisz wyłączyć blokadę mechanizmu. Dobra, to się nim ten ręczny. Idziemy zobaczyć, co to jest. To jest magazyn? Hello? No tak, magazyn. Dobra, co my tu potrzebujemy? Zbiornik paliwa 7000. Przyczepa na magnetyzm. Separator magnetyczny. Mała pompa. Przenośny generator. O. I tu mamy to, co potrzebujemy. Dobra. To jest... No i zobaczcie na cenę, no a ja żebym poszedł od razu do najdroższych sklepów, jakie były. Uderzyłem... Band pump, czyli pompę musimy kupić. Band pump. Dobra. Sztuka. Jedna. Dodaj. Generator. Dodaj. Dalej. Rynna. Płuczki. Tam łącznie, dobra, jedną rzeczy trzeba by kupić. Jest pompa. To. Macy. I bootsker jakiś chujciowy. Co to więc ma być? Dwie maty. Dwie. Powiedziałem. Dodaj. Płucznia na pompę. Płucznia bez pompy. No kupiłem już pompę, to już dupa, będzie pompa, dobra. Dodaj. Mamy tak. To. Pisał no pompa. No! No pompa, ja kupiłem pompę. Dobra, ja kupiłem pompę, to już miałem pompę już. Szlufer core i bootsker, nie wiem co to jest, kurwa bootsker. Dodaj. I tu... nie ma miejsca. To jest podstawa. Dobra. Mamy. I to wszystko na samochodzie jest? O Jezus, gruby wąż jeszcze potrzebujemy. Dzięki wąż, jakie to możesz mieć wejście pompa. Do.
daj. Włącz hydrauliczny do niepotrzebny. Przewód zasilający, bez sensu kupiłem pompę tą, ale... Dobra, i to mam na samochodzie? Nie. Gdzie to jest? A. Najgorsza rzecz, co może być. Czyli tak, przenośnego generatora szczerze nie potrzebujemy. To na razie wypad. Mhm. Znajdziesz swoje zamówienie przedmiotów w sklepie w wyznaczonym strefie załadunku. Obszar ten... Ale nie chcę ta informacja, bo mogę zapomnieć później. Dobra. Gdzie mój sprzęcik? Gdzie mój sprzęcik? A to tak przyniosłem normalnie do łapy? Jo. Trzeba podjechać samochodem bliżej, co? No, leż. Powiem szczerze, gra dosyć ciekawa się zaczyna. Tak. Kupiłem na pompę, to więc na pompę. Tylko jedną rzecz ciekawi mnie, czy mamy paliwo skąd zabrać. Tak. Czy to czego mi nie brakuje czegoś? Nic nie widzę. Pompa, 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 to jest. A gdzie koryto? Koryto mi wcięło. Dobre. Dobra. Czy to wszystko, czy czegoś, czy coś jeszcze musiałem mieć kupione? Że teoretycznie... Będą te dwa karnistry, co? Dwa karnistry... To... To nie jest potrzebne, to jest pytanie za 100 punktów. Rynna z puszki, część rozbudowująca... A, to jest podstawa, no dobra. Podstawa to podstawa. Dobra, dawaj. Kurde, dalej się nie szło ich ustawić, co? Pieseł? Nie, to po prostu D rozmazane to jest, ale... Wygląda jak pieseł pisze. To jest diesel. Stacja benzynowa gdzieś jest? No nie, to jest na drugim krańcu tego wioski. Szczerze, tak zużyłem to paliwo. No nie. To jest porażka, czekajcie, co to będzie. A. Kurde. Już myślałem, że mi wszystko wylatało. Czekaj, tu mamy... A, ustawiło nas tu. Czyli musimy cofnąć się, żeby kupić paliwo tych karnistrów, bo to szczerze, karnister bez paliwa to tak trochę słaby temat. Czekaj, tu.
Nie, chodź. No dobra, nie szalejmy. Chodź. Dobra. Tu się trzeba... Ten wchodzi się automatycznie. Dobrze, powiedzmy, że tutaj nie ma tak, że to wypadnie mi wszystko. Dobra, wracamy na naszą posiadłość. Wóz ma hamulce. Szczerze, musiałbym do warsztatu go wziąć, żeby go zrobić. Najgorsze jest tylko ten O właśnie, to jest najgorszy moment, wtedy jak się jedzie. Wyskoczy to ładowanie. Dobra, złożymy jeszcze tylko przesiewacz i zobaczymy, co z tego wyniknie. No dobra, ale co mi to daje, jak nie mam koparek i nic nie mam. Pewnie nie zapomniałem kupić łopaty, co? Żebym się nie zdziwił. Bo czym mam se kopać? Napatrzę później, że ten napatrzę będzie pusto. Nie, no widzę się przyklejony za szczęście, dobrze. Ręczny. Siadamy. Jeden karnister jest? O nie. O nie. Czyżby się stało? Ty sam myślisz, że się stało? Ta. Wyjąłem tak. What? Czemu coś zamyka? No tak, ktoś się będzie cieszył z znalezionego karnistra. A ja już widzę kolejny problem. Gdzie jest pompa? Powiem tak, tym smutnym akcentem zakończymy dziś ten pierwszy odcinek. Nie wiem, czy będziemy kontynuować, czy nie. To zależy od was, czy wam się spodoba. No. To na tyle. Pozdrawiam, Redox, cześć.